Dzisiaj chciałam powiedzieć o pracy małżonkowych pańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi. Na początku należy sobie uzmysłowić, że te wszystkie narzędzia, które pozyskujemy, które służyły do obróbki drewna, trudno nam jest je po prostu czasami połączyć z jakimś konkretnym rzemiosłem, a więc też z taką ciesiołką okrętową. Z tego względu, że kilka stuleci temu po prostu obróbka drewna odgrywała taką kolosalną rolę i generalnie można było się z nią spotykać na każdym kroku. Dlatego tutaj też po pierwsze prezentuję relikty takiego budynku, co prawda niewielkiego, ale widzimy tutaj zastosowanie właśnie narzędzi przy tej konstrukcji. Takie najbardziej charakterystyczne są właśnie zaznaczone różnego typu gniazda. Akurat w tych, na przykład w narożniku był pierwotnie umieszczony słup, czy w tamtym następnym pośrodku. I widzimy właśnie analogiczne zastosowanie narzędzi właśnie także na ikonografii. Akurat to jest ikonografia z House Bussiera. To jest taki zbiór prezentujący różnego typu rzemiosła. I akurat tutaj mamy prezentację cieśli. Możemy zobaczyć także, że te narzędzia przez wieki nie zmieniały się zbytnio. I tutaj akurat zaprezentowane są narzędzia z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. I no po prostu, gdy nie znajdujemy ich w jakikolwiek kontekście, trudno nam jest ocenić po prostu, czy te narzędzia mają 100 lat, czy 200, może stopień ich zachowania może nam jeszcze o czymś, na coś wskazywać. I także taka analogia z House Bussiera. Tu kolejny przykład, mianowicie mamy do czynienia z warsztatem Bernarza i znowu powtarza nam się podobny zestaw narzędzi, przy czym taką najważniejszą rolę w produkcji drewna właśnie odgrywała siekiera oraz topór. Siekiera do momentu, gdy na większą skalę nie zaczęto stosować piły, czyli w XV wieku, była używana zarówno do ścinania takiego drzewa, jak i potem do jego obróbki. Także po prostu do momentu, gdy nie było takich, jak dzisiaj są spotykane deski. Mieliśmy granice, czyli po prostu one były wykonywane też za pomocą siekiery. Ten pień mógł być tak rozszczepiany, czy też po prostu klinę i po prostu obijany był młotem. I tak samo warsztat kołodzieja. Znowu spotykamy się z podobnym zestawem narzędzi. Tutaj akurat w tym przypadku bardzo istotną rolę odgrywa świder. I także w tych pracach ciesielskich, które będę prezentować, też był on bardzo istotny z tego względu, że za pomocą takiego świdra wykonywano dosyć precyzyjne otwory i następnie można było mocować w nich kołki i to stanowiło taki rodzaj połączenia. Z takich narzędzi, które udało mi się opracować, to na przykład są narzędzia pozyskane z ulicy Chmianej, z wyspy Spiszów. To akurat nie jest stanowisko, które było związane właśnie z budownictwem takim okrętowym, ale no zlokalizowane jest nieopodal stanowisko, które będę dalej mówić. Pokazuję te narzędzia także jako kolejne przykłady. I tu mamy już takie zabytki, jak właśnie siekiera, czy też taki typowy dla tych prac młotek z takim rozwolonym ostrzem, rodzaj takiego dzioba. I on także służył do wyciągania gwoździ. I też pokazuje z tego względu, że żeby potem jakoś osadzić te przedmioty, po prostu stosuje się również ikonografię i dla ich datowania. Bo jeśli chodzi właśnie o ich użycie, to na ikonografii mamy przeważnie takie przedstawienia z ukrzyżowania Chrystusa, czyli takie przedstawienia pasyjne oraz budowę Arki Noego. I znowu tego typu przedstawienia. I w tym przypadku mamy różnego typu świdry, takie jak tam przy końcu sledu z rękojeścią, bądź tego typu z potrójnym, z
trzema takimi wiertłami. Story 2 pełniły rolę rękojeści. I tu należy zwrócić uwagę właśnie na te trzy znajdujące się po środku, ponieważ są to świdry łyżkowe i one szczególnie były właśnie wykorzystywane do wykonania takich precyzyjnych otworów z tego względu, że nie powodowały rozszczepienia drewna. I tu jeszcze takie narzędzia z targu siennego. Akurat to stanowisko można z tego względu pokazać, ponieważ na tym stanowisku, które znajduje się na zachód od głównego miasta, na zachodnim przedmieściu, można się spodziewać, liczyć z tym, że znajdowały się w dużej mierze takie nawarstwienia, które trafiły tutaj z innych części miasta, śmieci bądź też warstwy pochodzące z rozbiórki nowożytnych wałów. Więc w sumie tak naprawdę te narzędzia, czy inne przedmioty, które się tutaj znalazły, no trudno powiedzieć do końca skąd one tutaj trafiły i właśnie przez kogo były pierwotnie wykorzystywane. I w tym wypadku mamy ciosło oraz znowu świder i kolejne takie przedstawienie z budowy Arki Małego. I tu przybliżenia sposobu wykorzystywania różnych narzędzi, czy taki właśnie ten młotek z rozwojonym, z takim dziobem, czy taki drewniany młot, który był bardzo często wykorzystywany, bo no, przez to, że był takim dużym narzędziem i bardzo dobrze można było go zastosować przy wbijaniu kołków. Świder, topór ciesielski i widzimy, że już w XV wiek to jest zastosowaniem piły. Tu mamy już stanowisko przy ulicy La Stadia. I to jest stanowisko, które typowo właśnie wiąże się z takimi pracami stoczniowymi. Z tego względu, że w tym miejscu właśnie znajdowała się stocznia, taka typowo służąca do budowy statku. Na mocy winkierzy z lat 1435-1455 to miejsce zostało właśnie wyznaczone jako takie typowo związane z tymi pracami. I to raczej z tego względu, to po prostu tym przepisom towarzyszyły właśnie zakazy prowadzenia tego typu prac budowlanych czy też remontowych na terenie całego portu. Tłumaczono to tym, żeby po prostu umożliwić taki swobodny ruch w obrębie portu, ale generalnie chodziło o to, żeby kontrolować te prace, też chodziło o pobieranie stosownych opłat, a prace były początkowo kontrolowane przez dwóch rajców, a następnie przez przedstawicieli cechu cieśni okrętowych i cechu kowali. To miejsce jest już wzmiankowane w źródłach w 1363 roku. To był taki obszar, który się ciągnął właśnie od podwala przedmiejskiego i targu Maślanego, aż po ulicę Toruńską, natomiast w głąb od rzeki sięgał aż po Żabi Kruk. I tu też na tym planie widzimy lokalizację kościoła, tak tutaj Piotra i Pawła, który stanowił taki kościół związany właśnie z tym cechem cieśli okrętowych, ponieważ tam znajdował się ich ołtarz, który ufundowano w 1460 roku. Według jednych źródeł powierzchnia tej stoczni to około 1 hektar. Też spotkałam się z takim źródłem, w którym była mowa o około 3 hektarach. Generalnie do tych celów takich budowy statków służył tylko ten pas nabrzeżny, natomiast w głębi znajdowały się takie budy, w których gromadzono, przechowywano narzędzia, czyli takie typowe zaplecze. Oprócz tych cieśli okrętowych w tym miejscu właśnie znajdowali się również na pewno kowale. Też w tym miejscu składowano drewno i były też wytwarzane maszty, ale oczywiście tej produkcji towarzyszyło o wiele więcej różnych rzemieślników, tacy jak na przykład powroźnicy, żaglownicy, tylko też oni pracowali w innych częściach miasta. I tu akurat narzędzia pozyskane z tego stanowiska. Ponieważ w tym miejscu w latach 2003-2004 były prowadzone prace archeologiczne przed budową osiedla i w trakcie tych prac pozyskano na przykład na górze to jest dłuto, poniżej piła, tylko akurat takie zdjęcie trochę.
miejscu. Natomiast głównie na tym stanowisku znajdowane były gwoździe, bo no, używano ich olbrzymie ilości też. I tego typu pokazuje, to jest akurat łopata, ale z uwagi na ten element, który znajduje się po środku, on jest jeszcze zapatrzony w takie wąsy po bokach i to jest klamerka szkódnicza, która służyła do łączenia poszczególnych klepek stanowiących poszycie statku. I cała taka kolekcja świdrów, to jest tylko taki wybór, z tego stanowiska pozyskano ponad 50, ale takich właśnie zbliżonych, jak te prezentowane narzędzi. I właśnie, oprócz tego miejsca, także tego typu prace były prowadzone w innych lokalizacjach. Mianowicie widzimy tutaj na planie pod numerem 2 to jest Brabancja, potem tutaj mamy pod trójką Kępę, także cieślarnia. Następca także przy Baszcie Młyńskiej. No ale tu takim miejscem, które było porównywalne, jeśli chodzi o Ostadię, na pewno jest Brabant. A tu jeszcze mamy na polskim haku. Tylko że Brabant to była stocznia remontowa dopiero w roku 1761. Także uzyskała pozwolenie na budowę statków, ale był to już taki okres, w którym ta produkcja stoczniowa chyliła się ku upadkowi. Najburniejszy taki okres rozwoju to jest wiek XIV-XV, z tego względu, że wtedy kupcy gdańscy prowadzili taki handel o charakterze aktywnym, czyli po prostu sami także zajmowali się zakupem statków i po prostu także byli armaturami. Tylko wiązało się to i z dużymi kosztami, i z dużym ryzykiem. W każdej chwili taki statek mógł ulec zniszczeniu, czy po prostu także zostać napadnięty przez korsarzy. W związku z tym były zakładane takie spółki okrętowe do 12 członków, żeby rozkładać to ryzyko. Ale już taka zmiana następuje po wojnie 13-letniej i w związku z tym, że kupcy zaczynają zajmować się bardziej pośredniczeniem w handlu, z tego względu po prostu no, stopniowo już taki handel aktywny i właśnie samodzielne wystawianie, kupowanie tych statków i po prostu handel jako w charakterze właśnie tego armatora po prostu zostaje już porzucony, ponieważ to pośredniczenie w handlu jest o wiele bardziej takie opłacalne i niesie takiego ryzyka. I to powoduje całkowitą zmianę, także źródła mówią o tym, że w połowie XV wieku w Gdańsku mamy około 600 jednostek, natomiast już w latach 80. wieku XVI tych jednostek jest około 60, czyli następuje kompletny upadek. I mimo tego, że też dużym zainteresowaniem te statki cieszyły się wśród obcych armatorów, to jednak ten brak zainteresowania ze strony mieszkańców no, przyczynił się do upadku tej dziedziny. I tu jeszcze mamy takie późniejsze ryciny z Lastadii z XVIII wieku, gdzie widzimy różne urządzenia, które znajdowały się w takiej stoczni, różnego typu takie pochylnie. One już tu funkcjonowały w XV wieku, tylko raczej były tak po prostu znoszone w związku z jakąś konkretną budową. Natomiast dopiero taki charakter stałej konstrukcji miały, źródła mówią o XIX wieku, początku XIX wieku, ale wydaje się, że już w XVIII też mogły się pojawiać. Oprócz tego już w XV wieku też były takie pomosty, które stanowiły rodzaj takich doków, ponieważ takim głównym problemem były po prostu zniszczenie poszycia statków i żeby naprawić to poszycie, trzeba było ten statek podnieść i do tego dna się właśnie dostać. Aha, tu jeszcze może nie powiedziałam o tym. Tam jeszcze była taka ilustracja. To jest właśnie z tych badań archeologicznych i też zostały tutaj odkryte takie
pozostałości pochylni. No niestety mamy tutaj ten teren tak poszatkowany na wykopy, więc to może nie jest aż takie czytelne. No i Brabank, który ta akurat stocznia remontowa do XVI wieku, lokalizacja jej nie jest tak do końca pewna. Natomiast później łączony jest właśnie z tym terenem przy ulicy Wałowej. Sama nazwa to jest nazwa, która pochodzi od takiego słowa braden, czyli po prostu uszczelniać. I po prostu typowo właśnie stocznia związana z remontami. Tak jak mówiłam, dopiero tego 1831 roku też można było tam budować statki. I też takie późniejsze ryciny prezentujące to miejsce XVIII-wieczne. Też trzeba się liczyć, że były tam różnego rodzaju pochylnie oraz właśnie te doki. I na tym miejscu został odkryty taki fragment, reszta pozostawała w pasie pomiędzy wykopem a Motławą. Statek, który niestety uległ zniszczeniu, został zadokumentowany, zeskanowany. Tutaj skan 3D, no ale niestety sama jednostka, żaden muzeum nie był zainteresowany przyjęciem i konserwacją. Także są inne miejsca tutaj w pobliżu, na którym zostały pozyskane narzędzia. Ponieważ te wielokrotnie powtarzane zakazy naprawy statków poza tymi, poza właśnie Brabankiem, czy też no, na Malastadii też od 1597 roku można było statki naprawiać. Także na wyspie Spiszu znajdowane są narzędzia. I teraz pytanie, czy one służyły przy pracy podczas noszenia takiego spichlerza, czy też, tak jak mówią, te zakazy napraw też na wyspie Spichów były nielegalnie związane z takimi pracami. To już jest raczej trudne do wyjaśnienia. Także z Zielonej Bramy tutaj tego typu przedmioty. Znowu widzimy taki młotek ciesielski, dłuto z rękojeścią i to jest ośnik. Czyli takie narzędzie widzimy zachowane w całości na rycinie zaznaczone. No i pytanie, czy te narzędzia służyły do budowy, czy też naprawy nadbrzeża, czy też ktoś jednak na tym nadbrzeżu nielegalnie prowadził pracę remontową. Takim dobrym źródłem do poznania tych narzędzi natomiast są takie obiekty zwarte, które no po prostu przez to, że uległy katastrofie, to mamy zachowany taki obraz tego życia na nich. To okręty, na przykład miedziowiec, który zatonął w 1408 roku. To jeszcze była taka jednostka nieduża, jednomasztowa i po prostu na tego typu okrętach, w tym przypadku to jest akurat Holk, które no, nie odbywały zbyt jakichś takich odległych podróży. Ten asortyment przedmiotów nie był zbyt jakiś taki złożony, ale zawsze musiał znajdować się na nim cieśle okrętowy z uwagi na to, że ta jednostka była drewniana, mogła stale ulegać jakimś zniszczeniom. No i to są przedmioty, którymi się posługiwał, czyli znowu mamy młotek, siekiery. Tutaj poniżej też taki młotek ciesielski. Inaczej to wyglądało tak półtora wieku później, mianowicie na takim statku jak Mary Rose, który zatonął w 1545 roku. I tu problem też się pojawił kolejny taki, że no, te statki były zaopatrzone po prostu w artylerię i przez to takie starcie dwóch jednostek mogło naprawdę skończyć się tragicznie. Te uszkodzenia mogły być olbrzymie. I wydaje się, że na tej jednostce było sześciu takich cieśni okrętowych z tego względu, że pozyskano właśnie sześć takich skrzyni, w których znajdowały się narzędzia, ale one znajdowały się, te skrzynie, w kajucie takiego cieśni, natomiast do takich przemieszczania się i przy pracy stosowano kosze, w których te narzędzia były przenoszone. W tym wypadku zachowały się tylko te drewniane części i znowu widzimy takie drewniane młotki do właśnie wbijania tych kołków i rękojeści świdrów różnego typu.
Także większą jednostką był już generał Carleton. Zatonął w 1785 roku. No i tutaj też pokazuję ten zbiór z tego względu, że możemy zobaczyć, że ten zestaw narzędzi i w ogóle ich kształty, które są bardzo związane mocno z funkcją, w ogóle generalnie nie uległy zmianom. No może ten świder wygląda trochę inaczej, ta rękowość wcześniej nie pojawiała się, ale znowu taki młot, siekiera, dłuto, świder. Więc to jest taki stały zestaw. I co bardzo istotne, to taka wyprawa właśnie na statku była takim elementem szkolenia czarownika, przynajmniej rok musiał na takim statku spędzić. Czasami przedłużało się to do 8-11 lat, czasami trafiali właśnie oni także do jakichś stoczni zagranicznych, które stały na wyższym poziomie technologicznym, ale właśnie tu niestety już na terenie Gdańska te nowinki technologiczne nie miały szansy się przyjąć. Po prostu te stocznie zachodnie no tak dalece wyprzedziły stocznie gdańskie, że stocznie gdańską to także doszło do tego, że ta konkurencja była już niemożliwa. I w sumie dopiero w wieku XVII-XVIII, czy w końcu wieku XIX trochę następuje taki pewien ruch właśnie w tym budownictwie okrętowym, ale nigdy to już nie będzie na taką skalę jak w wieku właśnie XIV i XV. Dziękuję za uwagę.